musiał to robić Robert Lewandowski, to było widać, że tutaj sytuacja i gol, i gol, i zagapiłem się, ale nie Thomas Müller, jest trafienie, 13 minuta. No, piękna akcja, no, dośrodkowanie bardzo wysokie, ale gol! Mówię, dużo, dużo szczęścia, bo ta piłka... Bayern Monachium! Proszę zobaczyć ten gol, gdzie był w tej sytuacji. Czy będzie strzał? No i uderzenie rewelacyjne. Thiago, natomiast no Robert jest zły na siebie, bo zdaje sobie sprawę, że to była... Takiego piłkarza obrońca zawsze ma najtrudniej wyblokować. No ale po tym meczu można... Wieczór Państwu, czas na mecz trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Arsenal mierzy się z bułgarskim Ludogorcem Razgrad. Kanonierzy mają 4 punkty po remisie z Paris Saint-Germain. Kot czeka na podanie. Alexis Sanchez położył mocnego strzału. 1-0! Cudo w wykonaniu Alexisa Sancheza. Jak za dotknięciem czarodziejskiej nóżki. Jonathan Cafu. Cafu! Ostry kąt. Cafu z przeciwnikiem. Patrzymy na Davida Ospinel. Ofensywę kanonierów udało się. Sherman Gieva, jeszcze nie koniec akcji. Wonderson! Pomyślcie, dosłownie minimalnie, a widzieliśmy z pierwszej piłki zagranie, granie do Theo Walcotta. Walcott! 2-0, piękny strzał! Rewelacyjne uderzenie Theo Walcotta. Jak już kanonierzy trafiają do siatki, to są Gibbs. Kieran Gibbs! Oxlade Chamberlain! 3-0! Niesłychanie zaczyna się ta druga połowa meczu dla kanonierów. To jest znów składna akcja i ponownie pierwsze skrzypce rozegrał Marcelinho. Marcelinho na lewej stronie był Wanderson. Nie dostrzegł go Marcelinho. Teraz odpowiedź. Alexis Sanchez jest z lewej strony, ale tę akcję kończy Mesut Özil. Już nie kombinował Niemiec, tylko płaskim strzałem zapakował czwartą bramkę. Cudowna bramka w miniony weekend. Jose Luis Palomino, Lucas Perez! Ależ wyłożył piłkę kapitalnie Mesutowi Özilowi. Druga bramka reprezentanta Niemiec, ale akcja rozegrana. Lucas Perez, Mesut Özil! Ma hat-tricka na koncie! Mesut Özil błyskawicznie złożył się do tego strzału z voleja, wpuścił piłkę w kozioł i koniec meczu! Prawdziwa lekcja futbolu od Arsenalu. Theo Walcott. W Barcelonie miejscowi podejmują Manchester City. Nie wyobrażam sobie lepszego spotkania, tak powiedział Luis Enrique. Z jednej strony my chcemy mieć piłkę, z drugiej strony nasz rywal chce mieć. Ważne wejście Argentyńczyka, przejął piłkę Messi, zagrali do Iniesty. Iniesta poślizgnął się jeszcze Fernandinho. Messi 1-0 za takie błędy. Niestety trzeba słowo płacić. Tutaj świetna praca wykonana przez Javiera Mascherano, bo wygrał tę przebitkę, niemal rzucił się na do niego piłka. No Lito Ter Stegen. I mamy rzut rogi. Gündogan. Gündogan, świetny zwrot. Gündogan! Świetny zwrot. Gündogan i broni Ter Stegen. Doskonała okazja, ale jeszcze lepsza parada. Fantastycznie interwencja. Jeszcze raz Gündogan. To doliczone. Messi, zagranie do Suareza. Broni Claudio Bravo. Jeszcze musi podbić piłkę. Zdążył. Troszkę niczym. Jeszcze dośrodkowuje De Bruyne. Boczna siatka. Teraz błąd. Claudio Bravo. Suarez. Pusta bramka. To musi być czerwona kartka. Błąd. Bravo. Strata piłki to w bardzo niebezpiecznej strefie. Iniesta do Messiego. Messi! 2-0. 60. minuta na zegarze. Messi podwaja swój strzelecki dorobek w tym meczu. Kiedy City ma piłkę, ale jest ich mniej, traci ją na wysokości. Gündogana do Kevina De Bruyne, broni Ter Stegen. Ter Stegen jest zawodnikiem, który w tych trudnych momentach parę razy dzisiaj ratował. Gündogan, bardzo złe zagranie. Suarez, nie ma oczywiście spalonego. Suarez, Messi, 3-0. Proszę bardzo, hat-trick skompletowany. Błąd Gündogana, który chciał zagrać do Stonesa.
nieporozumienie wykorzystał to Suarez. Kolarow, odbita piłka, pusta bramka. Nie ma jednak dobitki, nie ma drugiego strzału. Strzelił Mathieu, został sfaulowany i zaraz się to skończy dla Mathieu czerwoną kartką, bo kilka minut temu pierwszą żółtą zobaczył też po faulu na Sterlingu. Siły wyrównują się, tylko że przystanie 3-0 dla Barcelony. Uwaga, Neymar broni Caballero. Messi, doskonała szansa na czwartą bramkę. Messi przewraca się w polu karnym i jest karny dla Barcelony po faulu na Messim. Broni Caballero. Drobił i strzelił źle. Wykonał jak chociażby w finale Igrzysk Olimpijskich. Neymar, teraz szansa, teraz trafia, 4-0. Nie udało się z karnego, to udało się po akcji z gry. 4-0 dla Barcelony. Może woli trudne gole, ładne gole to bywa. I ostatni gwizdek Milorada Mažića. 4-0, jednak znów Luis Enrique lepszy od swojego... Oxlade, Chamberlain, Alexis Sanchez, Ja tutaj niektórzy się spodziewali, że Urs Fischer zagra być może Marquianko tego roku, a tymczasem, bo jedna sytuacja dla Bazylei jest i druga. 10. minuta spotkania, a później Marquinhos się od autu. Zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. Najpierw on stworzyć pressing w środkowej strefie Verratiego i Lukasa. Lukas wrzuca, a uderzenie i tym razem zamyka akcję. Dumbia trafia w słupek. Była poprzez Rabio, jego uderzenie broni jednak. Sobie jeszcze pomówimy, kapitalne podanie do Matuidiego. Cavani starał się przyjąć piłkę, robi to źle, ale uderza na bramkę Angel Di Maria. 40. Argentyńczyk spotkania. Argentyńczyk strzela swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów od listopada 2015 roku. To również jego pierwsze trafienie w tym sezonie. Widzi się całkiem, druga połowa zaczyna się całkiem nieźle dla gospodarzy. Taki stały element gry, jeśli chodzi o parę. Słupek drużyny gościa, tutaj kapitalną szansę, którą ma znowu kapitalną szansę, którą fatalne wybicie piłki przez Marka Suchego. Lukas trafia do siatki, 2-0 dla Paris Saint-Germain. A tutaj sami sędzia postąpił słusznie, nie odwizdując karnego, natomiast chwila później nieprawdopodobny poprzednik. W końcówce meczu pojawili się na Morawie Krychowiak, a ten Ben Arfa, który zagrał w Lidze Mistrzów pierwszy raz od 7 lat. Mecz zakończy się takim zwycięstwem PSG, to Hesse zagrał bardzo ładnie, prostopadle w pole karne do Cavaniego. Podchodzi do jedenastki, strzela bardzo pewnie. W ten sposób zalicza swoje czwarte trafienie w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Do tego 9 goli w ligę, w sumie 13 goli. 11 spotkania, to możemy tylko powiedzieć, że... Zjawionego Arkadiusza Milika w wyjściowym składzie po raz pierwszy w tym sezonie Champions League z Piotrem Zielińskim w pierwszej. To było zagranie Ricardo Quaresma, nie namyślając się, i mamy bramkę dla gości, ależ nieoczekiwany początek tego spotkania. Adriano 1-0. Za środkiem boiska Lorenzo Insigne do Mertensa. Mertens broni Fabri, ależ fajna akcja tej dwójki. Nie udał się. Uwaga, jest okazja i jest bramka. Mertens swojego dopiął. Nie za pierwszym, nie za drugim razem, to za trzecim razem piłka zatrzepotała w siatce. W Neapolu mamy remis. Świetnie wszedł na tę piłkę Dries Mertens. No można powiedzieć, że spisuje się na tej nowej dla siebie pozycji. Zagranie będzie rejk. Bramka nie. Karny! Jest rzut karny. Ale wszystko zaczęło się od fantastycznego... Lorenzo Insigne, fatalnie wykonana ta jedenastka. Brawa z obrońców jest Piotr Zieliński. Decyzja Siergieja Karasiewa. Nie było tam żadnego faulu. Fatalna decyzja Siergieja Karasiewa. Ale mówiłeś o Gabbiadini. Był Lorenzo Insigne, tak, ten sam ruch, tyle że tym razem Fabri wywieziony w pole. Napoli, Besiktas 2-2. Mówiliśmy, że Callejon, rykoszet, poprzeczka. Gabbiadini, ależ bramka. Ale gol uznany nie był. Takie nożyce. Uwaga, bramka. 8-miesięczny rozbrat z czerwą, a tymczasem trafia do siatki Aboubakar. Co tu dużo mówić, dużego kalibru niespodzianka pod Wezuwiuszem. Błędy sędziego, one również zaważyły troszeczkę na losach tego...
Ruszyła od samego początku ostro do przodu. To jest 8 minuta i napakowany od początku emocjami Antunesz. Podyktowany rzut karny i tego karnego zamienia na gola Eduardo Salvio. Widzieliśmy, że tam Gonzalo Guedes ewidentnie był faulowany. Gonzalo Guedes teraz strzelił w trzecim, kolejnym występie po tej kontuzji. Nie ma już oparu byłym kolegom. Nie trafia w tej sytuacji. Do końca udawało się, do tej piłki nie do końca udawało się nie dopuścić. Do środka pierwszy strzał Czerwiego trafia wprost w Mitrogliu, a w ten sposób Mitrogliu notuje asystę, bo najpierw odbił piłkę zmierzającą do bramki, ale 2 stycznia wygrała 15 kolejnych meczów wyjazdowych. Antunes starał się zrehabilitować za te wpadki z początku, Jarmołenko nie miał, natomiast szczęścia na Diagederson popełnił się do warunków panujących. 0 stopni przebrał się ze stroju na kadrę w Brazylii. Grali na kadrę w Brazylii, grali towarzysko z Santoszem Tenerskiego. Ederson pokazał, że jest zdolny do rzeczy, nawet dłuższy mecz w ostatnich 10 minutach, gdzie bramki mogły paść, a nie padały nawet w sytuacji, gdy Jarmołenko trafił Juniora Moraesza, który jakby stał się naprawdę bardzo dobrze w drużynie Benfiki. Jeszcze końcówka, Cyganko. Faesz ewidentnie nie może strzelić ludziom ze swojej grupy językowej.